Jako, że głównym tematem, tematem przewodnim naszej dzisiejszej konferencji, naszego forum jest Bank Cyfrowy, to ja może chciałbym zacząć od wprowadzenia definicji. Definicji, która powstała w połączeniu, w zbiciu tak naprawdę dwóch światów naszego spojrzenia na to, jak zdefiniować Bank Cyfrowy, naszego czyli Aseko firmy technologicznej, oraz tego, co usłyszeliśmy rozmawiając z rynkiem, bo część materiału, który dzisiaj Państwu pokażę, powstała również w oparciu o szereg rozmów, z praktykami, z osobami, które odpowiadają za transformację cyfrową. Czyli czym jest bank e, cyfrowy? Bank cyfrowy to jest bank, który jest otwarty na świat zewnętrzny. To jest bank, który potrafi bardzo szybko zintegrować w ramach swojego modelu biznesowego, w ramach ekosystemu usług i produktów, rozwiązania, które są dostarczane przez inne instytucje, inne firmy, które mogą przyczynić się do tego, żeby bardziej kompleksowy sposób bank był w stanie swoich klientów obsługiwać. Bank cyfrowy to jest bank, który docelowo ma stać się bankiem działającym w tle. Tak jak na przykład teraz obserwujemy to w przypadku płatności i tego, co zrobił Apple i, i, i Google. Nie widzimy tak naprawdę tego aspektu płatnościowego. i Bank ma tak samo stać się dostawcą usług, które są w tle, które realizują głębszą, ważniejszą potrzebę, która wychodzi z potrzeb de facto klientów. Tak więc bank cyfrowy, żeby mógł stać się bankiem cyfrowym, musi przejść transformację cyfrową, musi przejść cały proces digitalizacji. I to, co bym chciał zrobić w dniu dzisiejszym w ramach swojej prezentacji, to chciałbym się zastanowić nad dwoma alternatywnymi ścieżkami, na które, w których funkcjonowały i które przechodziły organizacje istniejące i funkcjonujące w chwili obecnej na rynku finansowym. Czyli po pierwsze, chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie retrospektywnie na to, jak wyglądało takie klasyczne, standardowe podejście, głównie realizowane przez duże uniwersalne banki, transformacji cyfrowej, ewolucyjnej transformacji cyfrowej. W drugim kroku chciałbym zobaczyć, jak do transformacji cyfrowej podchodziły troszeczkę inne podmioty, które teraz razem z bankami komercyjnymi, z bankami uniwersalnymi, tworzą swego rodzaju ekosystem, w którym oferowane są produkty i usługi bankowe. Bo bank Przestał być jedynym dostawcą produktu bankowego w ciągu ostatnich kilku lat. To, co zrobiliśmy, żeby ustrukturyzować sobie troszeczkę tę dyskusję, to podzieliliśmy sobie rynek, podzieliliśmy sobie ten ekosystem na kilka głównych podmiotów. Mamy tutaj w pierwszej kolejności banki tradycyjne, które, tak jak już wspomniałem, Głównie przechodziły ścieżkę transformacji w sposób ewolucyjny. Z drugiej strony mamy też szereg podmiotów, które podeszły w zupełnie inny sposób do transformacji cyfrowej. One pojawiły się znacznie później. Było im może łatwiej, w związku z tym, że nie było obciążone swego rodzaju legacy produktowym, procesowym, legacy związanym z istniejącą infrastrukturą systemów czyli finteki. Fintechy, które definiujemy jako takich monoproduktowców, jako, jako organizacje, które skupiły się na jednym wybranym aspekcie rynku finansowego, opakowały to w technologię i w ten sposób taki model dostarczyły swoim klientom jako, jako, jako wartość, którą dla nich wykreowali. Popatrzymy też na neobanki, które są swego rodzaju kontynuacją tego, co zapoczątkowały fintechi, które tak naprawdę doszły do wniosku, że można zrezygnować z tej monoproduktowości, można zacząć budować model biznesowy, który będzie troszeczkę szerszy, który będzie pozwalał na dostarczenie większej ilości produktów, ale nadal budując ten model biznesowy w oparciu o technologię. Fundamentem tego modelu biznesowego nadal jest technologia. Na samym końcu będę chciał, żebyśmy spojrzeli na jeszcze jedną grupę graczy, która pojawiła się, Relatywnie niedawno na naszym rynku, a mianowicie big techi czy wielkie firmy e-commerce czy retailerów, którzy stwierdzili, że może skoro ten świat instytucji finansowych się odczarował, to warto byłoby znaleźć tak naprawdę odpowiednie aspekty tego modelu biznesowego do tej pory zarezerwowanego dla instytucji finansowej i wbudować te aspekty modelu biznesowego w łańcuch wartości, który został przez lata przez nich wypracowany. Zacznijmy od banków tradycyjnych. Tak jak wspomniałem, banki tradycyjne w większości, banki, których w Polsce, tak jak pan prezes Góral powiedział, jak Adam powiedział przed chwilą, one de facto na polskim rynku już nie istnieją, ale możemy spojrzeć troszeczkę bardziej na zachód od naszego kraju i tam ewidentnie jeszcze tych beginerów będziemy w stanie spotkać. To są banki tradycyjne, to są banki, które obsługują klienta w kanałach tradycyjnych to są banki, których procesy back office'owe, procesy wspierające są zdecentralizowane i nadal oparte na bardzo dużym elemencie pracy ludzkiej. Takim momentem przełomowym, który jest dosyć istotny na tej naszej linii czasu, to jest moment, w którym zaczęła pojawiać się bankowość internetowa. To był ten moment, w którym banki zaczęły przemieszczać się z tego obszaru Digital Beginner na etap Digital Explorer. Explorerzy to były banki które zaczęły powoli budować już kompleksowe strategie digitalizacji swoich modeli biznesowych i dosyć konsekwentnie zaczęły je realizować. Następnym etapem, który staraliśmy się tutaj wyróżnić, to jest Digital Transformer. I to są banki, które już w pełni realizują dosyć zunifikowaną i przygotowaną w kompleksowy sposób strategię digitalizacji. To są banki, które są w stanie w pełni obsłużyć klienta w kanałach zdalnych. To są banki, które de facto wszystkie ich fronty, cała obsługa frontowa jest już digitalizowana. i to są banki, które i to jest to, co wyróżnia tak naprawdę te banki pomiędzy sobą, które już rozpoczęły bardzo głębokie prace nad digitalizacją również procesów wspierających, procesów back wszystkich procesów, które powodują to, że bank de facto istnieje, że bank może świadczyć swoją usługę na froncie. Ostatnim etapem rozwoju na tej ścieżce to jest Digital Leader, i to jest etap rozwoju, który się nie kończy. To jest moment, do którego banki dojdą. Niektóre z nich już się tam znalazły, ale nigdy nie wyjdą z tego etapu. To jest etap, który. Teraz wygląda tak, jak wygląda. To jest właśnie, nawiążę może do tej definicji, to jest etap, w którym bank jest zamkniętym ekosystemem, ale otwartym na świat zewnętrzny. To jest bank, który potrafi zintegrować różnego rodzaju produkty, włączyć je w swój model biznesowy i w sposób płynny, niemalże w formie tła, dostarczyć je swoim klientom. Tylko, że ten digital leader teraz wygląda tak, jak wygląda, a za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że też o tym, jak on będzie mógł wyglądać, ten lider digitalizacji będzie mógł wyglądać, usłyszą Państwo w trakcie drugiego panelu dyskusyjnego. Tak jak wspomniałem, przygotowując ten materiał, staraliśmy się porozmawiać z rynkiem, staraliśmy się dowiedzieć, jak na siebie patrzą liderzy transformacji cyfrowej. I to, co usłyszeliśmy, to że miejsce, w którym znalazł się polski rynek, to jest gdzieś pomiędzy eksplorerem a transformerem. Są oczywiście banki, które widzą się jako, jako, jako digital leader, ale większość naszych respondentów odpowiedziała, że to jest to miejsce, w którym oni. Pozycjonowaliby samych siebie. Również na pytanie, który z tych etapów jest najtrudniejszy, który stanowił największe wyzwanie, usłyszeliśmy, że ten przedostatni etap, czyli digital transformer, to jest to miejsce, gdzie czyha na banki najwięcej zagrożeń, bo to jest to miejsce, w którym tak naprawdę. Strategia digitalizacji oraz to w jaki sposób zostaną zrealizowane inicjatywy prowadzące do tej digitalizacji będzie definiowało to czy bank przesunie się na prawo, czy zostanie, przejdzie tą, tą ścieżkę i trafi do grona liderów, czy niestety nadal pozostanie na etapie digital transformera. Zupełnie inaczej ta ścieżka transformacji wyglądała w przypadku pozostałych podmiotów, pozostałych graczy, których w chwili obecnej obserwujemy na rynku usług finansowych. 2008 rok to jest początek kryzysu finansowego i to jest moment, który tak naprawdę stał się takim monumentem przełomowym do powstawania nowych typów organizacji. Zaczęły powstawiać finteki, które wykorzystały moment, które. Poczekały na to, aż świat instytucji finansowych załamał się, dotychczasowe modele zatrzymały się i oni wpadli na genialny pomysł, że a może znajdziemy sobie nisze w ramach już istniejącego ekosystemu usług finansowych, wyciągniemy z tego jeden produkt albo grupę produktów, opakujemy to w technologię i w ten sposób za, podamy taką, taką mieszankę naszym klientom. Kolejnym etapem rozwoju były wspomniane już neobanki, no i następnie wydarzyło się to, co obserwujemy teraz, czyli ekspansja tych neobanków oraz powstające coraz częściej i coraz więcej powstających modeli biznesowych, które wchodzą na rynek finansowy, a są oferowane przez dostawców usług i produktów, którzy zupełnie z tym rynkiem finansowym nie są związani. To co ciekawe, to co ciekawe ten etap rozwoju tych powołanych tutaj instytucji, on trwał zaledwie kilka lat. Niektórzy byli w stanie przejść tą ścieżkę od, od koncepcji, od pomysłu, od prezentacji de facto do działającego modelu w ciągu kilku miesięcy, a czasem kilku lat. I to prowadzi nas do tego, jak ten ekosystem podmiotów, które działają na rynku finansowym wygląda w chwili obecnej. Czyli pierwsze były banki, które zbudowały produkt, które funkcjonują na rynku od blisko 300 lat. Kolejne były, byli giganci technologiczni, którzy doszli do wniosku, którzy powstali w zupełnie na innej podstawie, na innym gruncie wyrośli. Oni zdefiniowali... Pomysł, mieli ideę, którą dopiero potem zaczęli przebudowywać w modele biznesowe. Ale oni zapoczynkowali pewien trend przesuwania naszego życia ze świata rzeczywistego. Do świata wirtualnego. I to, co te dwa podmioty stworzyły, to jest właśnie ten ekosystem, w którym przyszło nam funkcjonować teraz. Czyli banki zainspirowane gigantami technologicznymi, a potem dalej inspirowane fintechami, zaczęły transformację cyfrową. Fintechy zaczęły korzystać ze świata usług i produktów bankowych i zaczęli w oparciu o to tworzyć swoje modele biznesowe. Oraz neobanki. I pozostałe podmioty, pozostali gracze, pozostali aktorzy na tej scenie, którzy w swoje modele biznesowe zaczęli włączać produkty i usługi do tej pory zarezerwowane dla dużych banków uniwersalnych. I żeby stać się jednym z graczy na tym rynku, należy przyjąć jedną z ról. To, co jest ważne i to, nad czym się zastanawiamy, to która z tych ról daje jakiego rodzaju przewagi, a która stwarza Jakie wyzwania? Zdefiniowaliśmy sobie sześć obszarów, w których porównujemy tych graczy, i nadal wydaje nam się, że banki tradycyjne stoją w roli uprzywilejowanej. Na temat już szczegółowo tego, w jaki sposób podejść do, do transformacji cyfrowej, na temat tego, czy bank cyfrowy lepiej budować, czy może lepiej transformować, oraz która z tych ról bardziej pasuje do którego z modelu transformacji cyfrowej. O tym dowiemy się za chwilę w trakcie nadchodzącego panelu dyskusyjnego. Mam nadzieję, że to wprowadzenie było wystarczająco ciekawe oraz że stanowiło pewnego rodzaju food for thought. Super, super. I zapraszam było bardzo, ciekawe. na drugą super, część. Ale mam pytanie takie. Bank w sześć dni, cyfrowy bank w 6 dni. Dlaczego 6 dni? Dlaczego nie, właśnie, dlaczego nie krócej? Myślę, że co prawda z hazardem skończyłem jakiś czas temu, ale mógłbym się dzisiaj założyć, że przed końcem tej konferencji znajdzie się ktoś, kto powie, że da się zbudować bank cyfrowy w 6 minut.